Chciałem się z Wami podzielić moim świadectwem. I tak trochę tremę mam, to od razu zacznę. Pochodzę z rodziny patologicznej, która rozpadła się, gdy skończyłem 8 lat. Tam miałem dużo przeprowadzek, później mieszkałem z ojcem samym i od chwili, kiedy mój ojciec umarł, to chodziłem do 7 klasy podstawowej szkoły. Moje życie skończyło się na ulicy, bo nie miałem gdzie mieszkać. Trafiłem w środowisko ludzi złych takich, prawda, najgorszych, a nawet sam element taki. Moje życie szybko się zmieniło. Było tak, że często przez całą noc przesiadywałem gdzieś na ulicy, na schodach, przy sklepie, bo nie miałem gdzie się podziać. Szczególnie taki okres właśnie jak Święta Bożego Narodzenia. Czułem się nikomu niepotrzebny, niekochany przez nikogo. Ale też byłem taki mizerny bardzo, miałem 1,50 m wzrostu i po prostu byłem słaby w tym całym towarzystwie i otoczeniu, czułem się taki bardzo słaby. I wtedy zdałem sobie sprawę, że jedynym sposobem na to, żebym mógł jakoś dalej funkcjonować, to muszę się stać po prostu zły do szpiku kości. Jak najgorszym człowiekiem muszę się stać, żeby sobie poradzić w tym środowisku. No i tak też się ze mną stało. Wtedy sobie kupiłem pierwszy nóż. Z nożem się nigdy nie rozstawałem. Zawsze miałem nóż, bo z tego względu, że byli różni ludzie, dużo silniejsi, dużo więksi ode mnie. A nóż to było takie narzędzie, gdzie miałem przewagę. Wielu ludziom zrobiłem krzywdę, wielu było poszkodowanych, niektórzy odnieśli bardzo ciężkie obrażenia. Szybko trafiłem później do zakładu poprawczego. W ogóle w sądzie mówiłem, że ja chcę iść tam, żeby mnie zamknęli, bo ja sobie nie wyobrażałem już powrotu do domu, do mojej mamy, która miała nową rodzinę i nowego męża miała, prawda. Z zakładu poprawczego szybko trafiłem do więzienia, bo na przepustę, którą tam dostałem, to też popełniłem przestępstwo i też trafiłem do więzienia. Dostałem pierwszy wyrok 5 lat. Przez te 5 lat nie zajmowałem się niczym innym w więzieniu, tylko studiowałem tak jakby parapsychologię. Spirytyzm, nauki zen, czakramy, tylko takie rzeczy mnie interesowały, bo gdzieś tam szukałem. Wiedziałem, że jest świat duchowy, ale to takie moje szukanie było, albo nie było wcale, albo źle szukałem. Po 5 latach, jak wyszedłem z więzienia, to nic się u mnie poprawiło, było jeszcze gorzej. Żyłem tylko z przestępstw, pracowałem tylko po to, żeby mieć podkładkę, żeby policja się mną nie interesowała. Wtedy już już zrezygnowałem z noża, zaopatrzyłem się w broń palną. Stwierdziłem, że to będzie lepszy atut, argument. Napadałem na jubilerów, na złotników. Miałem kilku wspólników do tego. I później zostałem za to skazany na 10 lat. I teraz od października jestem na wolności. Przesiedziałem ponad 8 lat. 8 lat teraz przesiedziałem w więzieniu. I tak, w Boga wierzyłem zawsze, że jest. Ale nie wiedziałem, jaki jest. Nawet kiedyś byłem na pielgrzymce do Częstochowy, bo też byłem taki zainteresowany. Wiązałem z tym takie duże przeżycie. Nadzieję miałem, że coś jakieś duchowe się stanie, we mnie jakaś przemiana. No ale nic takiego się nie stało. Wręcz przeciwnie, to, że zobaczyłem tam, to po prostu pozbawiło mnie wszelkich skrupułów. I nadal uważałem, że Bóg jest, tylko że ja nie mam czasu przede wszystkim, bo brakowało mi akurat czasu na to, żeby szukać Boga. I drugim razem, jak trafiłem do więzienia, spotkałem pod celą, w celi, w której byłem, był taki chłopak, który chodzi na spotkania ewangeliczne, ale on nie chodził, znaczy tak naprawdę nie wiem, po co chodził, po prostu ja jak zawsze z nim rozmawiałem, to on szukał takich pytań, szukał trudnych, żeby takie zagwozdki dawać ludziom, którzy przychodzą, żeby mieli problem z odpowiedzeniem. Ale przynosił też książki z tych spotkań. Ja lubię czytać, więc przede wszystkim książki czytałem. I stwierdziłem, że muszę pójść na takie spotkanie, posłuchać, bo jeżeli no to jest jedyny sposób, żebym dowiedział się coś bliżej o Bogu. Od właśnie ludzi, którzy przychodzą i głoszą Ewangelię. I zacząłem chodzić. W tym samym czasie pracowałem w więzieniu jako fryzjer, także chodziłem z celi do celi po całym oddziale, bo to był areszt śledczy, także tylko na jednym oddziale. I wtedy, kiedy wszedłem na taką celę i to pismo, które mam tutaj właśnie, to z niego były kartki wycinane i ci, co tam siedzieli, to skręty sobie robili, na papierosy brali i palili. I wtedy poczułem taką nieotwartą chęć, takie pragnienie, że ja muszę to pismo wziąć, że oni nie mogą go spalić. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to Duch Święty działa w ten sposób. Ale wziąłem tą Biblię i zacząłem ją czytać.
przeczytałem raz i doszedłem do wniosku, że ja idę prosto do piekła. Nawet nie idę, ja biegnę tam bardzo szybko. W tym czasie właśnie po tych książkach zacząłem czytać, to odżyło we mnie to wszystko. Ta chęć, pragnienie dalszego poszukiwania Boga. I zacząłem już cały czas chodzić na spotkania. Nawet w więzieniu był taki czas, że nawet w więzieniu czekając na proces, byłem tak zepsuty, że handlowałem narkotykami w więzieniu w tym czasie, kiedy czekałem na proces. I zacząłem się modlić. Jak przeczytałem pierwszy raz Biblię, zacząłem się modlić do Boga, żeby mi pomógł wyprostować całe moje życie, żeby pomógł mi poznać siebie, żeby to wszystko w moim życiu wreszcie nabrało odpowiedniej drogi takiej. Żebym się już nie gubił, nie motał. No i wiedziałem, że muszę załatwić najważniejszą sprawę. Przed Panem Bogiem oczywiście, bo tak czytałem w piśmie i tak wiedziałem, że muszę zrobić, więc ponowiłem całą swoją sprawę, ponowiłem od nowa po 4 latach, kiedy już wyroki zapadły, prawomocne, a ja miałem jeszcze na koncie, miałem przestępstwa, też napady, gdzie one były przez policję prowadzone śledztwo, ale one były umorzone. Były umorzone, niewykryte. Ja ponowiłem sprawę, ja się sam do tego wszystkiego już później przyznałem, bo chciałem mieć sprawę wyjaśnioną po prostu czysto przed Panem Bogiem, żeby nic nade mną tam nie wisiało, a jednocześnie z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi się zadawałem, też tą sprawę chciałem mieć zakończoną definitywnie. W więzieniu środowisko bardzo źle reaguje na takie zachowania, jakie ja zrobiłem, bo to jest takie wyłamanie się od zasad. To jest reakcja, tylko agresja jest, prawda? Więc musiałem z pracy zrezygnować. Ale jednak postanowiłem Bogu zaufać. Wiedziałem, że jeżeli ja zaufam Bogu, to na pewno wszystko się poukłada. Najpierw Panu Bogu oddałem zemstę na tych ludziach, bo ci ludzie oszukali mnie na dużą kwotę pieniędzy i tam jeszcze inne porachunki między sobą mieliśmy, ale ja stwierdziłem, że ja nie chcę się mścić, a wiedziałem, że Pan Bóg zrobi to, najlepiej rozwiąże tą całą sytuację. I tak też zrobiłem. Później się zacząłem modlić nawet za tych ludzi jeszcze. We Włodawie systematycznie chodziłem na spotkania ewangeliczne przez 3,5 roku. Tam też wziąłem chrzest wodny razem z Krzyśkiem. Dziękuję Bogu za to, że uwolnił mnie od nałogu papierosów, za to, że wysłuchiwał moje modlitwy, moje prośby. Za to, że dał mi się poznać przede wszystkim. Od chrztu moje życie było inne. Pierwsza miłość taka Boża, że mogłem całymi dniami czytać Biblię, modlić się i chwalić Boga. I nie przeszkadzało mi to, że ktoś tam mówi na mnie, że zwariowałem, zgłupiałem, czy coś się ze mną zrobiło źle. Już przestałem się w więzieniu cieszyć takim autorytetem, tym złym takim, co tam ci ludzie tak patrzą na to. I po prostu wiem, że za plecami już się mi śmiali. Ale mało kto był tyle, że tam w oczy, żeby im coś powiedzieć, bo bali się po prostu i nie mówili w oczy. Bardzo mało takich ludzi było, którzy otwarcie powiedzieli. Sprawy związane z moim wcześniejszym wyjściem na wolność bardzo szybko zaczęły przybiegać tempa. Ja wiedziałem, że to wszystko jest od Pana Boga, że to wszystko Bóg daje. Bo teraz, żeby wyjść z więzienia, to trzeba spełnić bardzo wiele warunków. Nie ma tak jak kiedyś, że się napisało warunkowe i się wychodziło. Teraz trzeba szereg całych warunków trzeba spełnić i one muszą być konieczne, obowiązkowe są. I tak Pan Bóg prowadził to wszystko, że w bardzo szybkim tempie nawet niektórzy mówili, że albo jestem donosicielem, a później mówili, że łapówki w ogóle daję, bo to jest niemożliwe, żeby w takim czasie i tak to wszystko, żeby mi się poukładało w życiu. Mało kto rozumiał, że to jest wszystko od Pana Boga. Rozumieli tylko ci ludzie, którzy chodzili ze mną na spotkania, którzy chodzili na nabożeństwa, a to oni wiedzieli. A reszta po prostu nie. Ale Pan Bóg niejednokrotnie pokazał mi, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystkie te właśnie przepustki, wyjścia poza teren, praca. Ja wiem, że to wszystko było od Pana Boga. Pan Bóg może działać przez serca wszystkich ludzi i niewierzących tak samo przecież. Moje serce tak Bóg zmienił całkowicie. Przestałem interesować się w ogóle życiem więziennym, tymi zasadami. W ogóle mnie to już nie interesowało, co kto sobie myśli, co kto sobie robi. W ogóle powoli czułem, taki nabierałem wstrętu i obrzydzenia do tego wszystkiego. Ludzi, których na przykład kiedyś nienawidziłem, za samo to, że przychodzili do mnie siedzieć pod celę, na przykład tacy, co bili dzieci, czy żony swoje w domu, czy jacyś tam na przykład pedofile czy zoofile. Ja nienawidziłem takich ludzi w ogóle, tak jak zresztą większość osób w więzieniu. Ale Pan Bóg tak zmienił moje serce, że ja nie dość, że przestałem ich nienawidzić, zacząłem ich tolerować, to jeszcze w pewnym momencie
potrafiłem stanąć w obronie takiego człowieka, żeby mu nic nie robić, żeby go nikt nie bił. Dużo chłopaków było takich, którzy właśnie też na spotkania przychodzili i też potrzebowali pomocy. Ja wiedziałem, że tam się śmieją czy coś, ale mnie to nie przeszkadzało. Potrafiłem też stanąć za takim człowiekiem w więzieniu na korytarz, bo to akurat R2 to jest tak, że są cele pootwierane przez pół dnia i tam powiedzmy 100 osób jest na korytarzu, wszyscy chodzą. Dziękuję Bogu, że mogłem go prawdziwie poznać i doświadczyć w życiu swoim. Wiem, że konieczna jest społeczność z ciałem Chrystusowym, że trzeba być w Kościele Bożym. Nie da się żyć bez Pana Boga samemu, tak jak to niektórzy ludzie myślą sobie, że tak jak ja w więzieniu spotkałem ludzi, którzy chodzili na spotkania, nawrócili się, ale przyjęli chrzest, ale mówili, że jak po wyjściu na wolność, to oni będą po swojemu. Ja wiem, że tak się nie da, bo drzewo na pustyni samo nie wytrzyma, prawda? Musi być w lesie. Tak samo jest z ludźmi, którzy wierzą. I trzeba dbać o relacje właśnie z Bogiem i zawsze szukać Jego drogi. A Pan Bóg pokazuje. Przekonałem się o tym sam osobiście bardzo. Chwała Bogu.